Przepis na duszony schab do obiadu. Umyty i osuszony schab kroję na grube plastry, obsypuję obficie solą i delikatnie rozbijam tuczkiem. Teraz cebulę kroję w grubą kostkę. Bulion ustawiam na wolnym ogniu i dodaję kolejno liście laurowe, ziele angielskie, majeranek, oregano i cebulę. Na rozgrzanej patelni posmażam mięso z każdej strony po kilka minut. Posmażone mięso przekładam do gotującego się bulionu. Przykrywam i gotuję do miękkości mięsa. U mnie trwało to około 1,5 godziny. Pod koniec gotowania dodaję czosnek przeciśnięty przez praskę, kostkę rosołową, majeranek oraz doprawiam pieprzem. Teraz przygotowuję zaczepkę. Do zimnej wody dodaję mąkę i dokładnie mieszam. Kiedy mięso jest już miękkie, wyjmuję je na talerz. Do wywaru wlewam zaczepkę i energicznie mieszam. Na sam koniec dodaję paprykę w proszku i jeszcze przez chwilę gotuję. Teraz wystarczy tylko mięso przełożyć do sosu i gotowe. Najlepiej smakuje ziemniakami i buraczkami czerwonymi. Dziękuję za obejrzenie filmu, proszę o subskrypcję, komentarze i oceny.